Cześć, witaj na kanale. W tym odcinku opowiem Ci o aplikacji, w zasadzie programie, w którym uczestniczę od jakiegoś już dłuższego czasu, ale jeszcze o tym nigdy nie robiłem filmu, więc także jak najbardziej chcę nim opowiedzieć chwilę i pokazać, jak go wykorzystuję. Mianowicie chodzi mi o Tucker Blackboard. Także zostań ze mną dłużej i dowiedz się, jak to działa. Dobrze, w ramach wstępu, co to jest cashback? No, krótko mówiąc, to jest forma, że tak powiem, wykorzystania zakupów poprzez program, gdzie robimy zakup za na przykład, nie wiem, żywność bądź produkty różne i zamiast, tak jak zwykle, powiedzmy, płacimy 100 zł za, powiedzmy, za jakiś produkt, to poprzez ten program odzyskujemy z tego 100 zł, nie wiem, 1, 2, 3, 4, 5%, czasami nawet i więcej, w zależności od sklepu, który wraca nam na konto. Jak to działa, za chwilę pokażę, tylko tak orientacyjnie pokażę mniej więcej, jakie tutaj firmy uczestniczą. Być może niektóre wydadzą Ci się znajome, bądź będziesz kojarzył, tak jak Euro AGD, tutaj mamy widoczne Shell, Żabka, Allegro, Biedronka, Kaufland i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego multum. Na różne sposoby. Zrobię kilka wideo w tym temacie, ale przejdźmy do tej sprawy, której, że tak powiem, mi osobiście jest potrzebna, czyli chcę doładować sobie telefon, mam telefon na kartę i teraz przejdę do tej czynności, aby to wykonać. Czyli wchodzimy sobie w vouchera. Mając konto ogólnie, jak tutaj widzisz, możesz sobie ściągnąć tą aplikację na telefon. Poprzez telefon byś mógł sobie bardzo prosto z tego skorzystać, na przykład w sklepie. Ja akurat robię zakup online, to w takim razie, że tak powiem, wykonuję to przy komputerze, bo on tak osobiście preferuje. Jeśli chodzi za pomocą smartfona, telefonu, jak najbardziej też tak da radę. Wszystko, że tak powiem, kwestia Twojej wygody. Przejdźmy sobie do vouchera, który mnie interesuje. Jestem akurat abonentem sieci Plus. Tutaj sobie przy okazji możesz zobaczyć, jakie są tutaj różne firmy. Mamy też dla Smyka i innych telefonii. Przejdziemy sobie do plusa. I teraz muszę teraz wybrać pakiet, który mnie interesuje. Tu doładowanie zwykle się dzieje albo po prostu przelewem, albo kartką, albo SMS-em. Tutaj jak widzisz, już parę takich przelewów dokonałem. I jak tutaj mam, że tak powiem, jakie promocje. Tutaj 2% z tego tutaj abonamentu, którego tak opłacam i tak opłacam, wraca na moje konto. Także pokażę, jak to wygląda. Dajemy sobie tutaj plusik, czyli chcę za 30 zł, tak aby przedłużyć sobie na kolejny miesiąc. I dajemy sobie zamów e-voucher. Jest zapłata przelewem, możemy sobie robić to przelewem, ale korzystając z karty kredytowej, czyli mianowicie tutaj Visa, czyli jak na karcie masz ten taki specyficzny kod, być może jesteś użytkownikiem, więc to dla Ciebie zupełnie jest oczywiste. Ale wybieramy kartę kredytową, bo to trwa, że tak powiem, natychmiastowo. Mamy informację, ile dostajemy tutaj, jeśli chodzi o złotówki cashbacku, czyli ile nam wróci na konto i ile tutaj Shopping Pointsa. Shopping Pointsa mówię w innym materiale. Także przejdźmy dalej. Krok czwarty. Akceptujemy. I wchodzimy etap dalej. Zamów teraz. Tutaj swoją kartę trzeba koniecznie dodać. Po prostu te dane, że tak powiem, zostają zapisane. Wybieramy naszą kartę, która jest dodana. Tu wiadomo, jest tutaj to niewidoczne. Teraz przejdę dalej. Tutaj na obrazku widać dane, ale tutaj specjalnie oczywiście w ramach bezpieczeństwa zamknąłem. Dajemy po prostu przycisk zapłać. No i zostaje przekierowany akurat na bank, w innych rozwiązaniach po prostu zostaje SMS. Dobrze, jesteśmy po zakupach. Mamy poinformowanie, dziękujemy, numer zamówienia. Zapłacono, karta kredytowa. I że tak powiem, teraz przechodzimy do realizacji. Przechodzimy sobie na swoje konto. Wchodzimy w moje bony. Tutaj mamy moje bony. Jak widzisz, tutaj dokonywałem różnych opłat w międzyczasie, ich jeszcze nie usunąłem, a po prostu zostawiłem tak na potrzeby wideo, że jak najbardziej korzystałem.
tutaj na przykład na Allegro i po prostu no, naciskamy sobie ten nasz bon się ściąga w formie PDF-u i teraz przechodzimy sobie na stronę i mamy dokładnie informację 30 zł, tak jak ten zakup i jak tu wykonać instrukcję, czyli w przypadku telefonu proszę wpisać to i to, tutaj mamy nasz kod i że tak powiem przejdziemy sobie do wykonania tutaj opłaty, czyli wpisujemy kod 1123. Czyli mamy tutaj informację, telekod jest poprawny i czekamy na już możliwość potwierdzającą. Także to tyle jeśli chodzi o to, ja tylko wrócę sobie do opcji, czyli moje bony, moje korzyści. Tutaj mamy sumę, która nam się nalicza w co kolejny zakup. Mamy informację, że jeszcze mamy 17 zł do uzupełnienia, aby te dane, czy ta kwota się dopełniła i wtedy dokonany jest przelew. Proces rejestracji będzie widoczny na kolejnym materiale, także zostań ze mną, pozdrawiam Cię, cześć.